kochani nasi wyborcy, działacze, wszyscy, którzy was wspieraliście. Dzięki waszemu zaangażowaniu, pracy kandydatów, wsparciu i życzliwości ludzi, dolnoślązaków, także wrocławian, wygraliśmy, jak widzicie, widzieliście tę piękną niebieską kropę na mapie Polski. Dolny Śląsk zdobyty! Najważniejsze są podziękowania, nasza wdzięczność dla wszystkich tych, którzy nas wspierali, pomagali, byli z nami przez te wszystkie tygodnie, ufali i wierzyli w to zwycięstwo. To dzięki nim rzeczywiście byliśmy gotowi się mierzyć z tym trudem i dzięki nim zdobyliśmy Dolny Śląsk. Jeszcze raz hip hip hurra za zwycięstwo w tym roku. Rządzimy od 2015 roku. Jestem przekonana, że za rok się okaże, że rządzimy i służymy Polakom dalej. Dziś okazuje się, że również będziemy służyć Dolnoślązakom i deklaruję, że będziemy to robić najlepiej, jak potrafimy, bo jesteśmy najlepszą drużyną, jesteśmy wiarygodni, mamy dobry program. No a gdy idzie do Wrocław, no to cóż, no chcę powiedzieć, że i na Wrocław przyjdzie czas. Nie ma takiej możliwości, żeby wreszcie Wrocław nie został zdobyty. To wam obiecuję i deklaruję. Jeszcze trochę. No cóż, zdaje się, że gdy idzie o nas, o Wrocław, no to faktycznie trzeba chyba niestety poczekać już na dokładne liczenie, bo tam jest promil różnicy. Ale jeśli się okaże, że te wyniki są prawdziwe, to w tym miejscu już deklaruję, obiecuję, że we Wrocławiu Jacek Sutryk będzie miał naprawdę bardzo silną, mocną i merytoryczną opozycję. Jak na, wiecie, tych oscarowych wydarzeniach, że teraz jest taka kilometrowa lista podziękowań, bo w moim wypadku musiałaby być naprawdę bardzo, bardzo kilometrowa. Więc oczywiście przede wszystkim państwu dziękuję. Dziękuję wszystkim wyborcom, którzy nam zaufali, uwierzyli w to, że mamy naprawdę najlepszy program i tylko Prawo i Sprawiedliwość można oddać w ręce Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy pracować, żeby było ich jeszcze więcej. Oczywiście dziękuję mojemu sztabowi z Marcinem Krzyżanowskim na czele. To są naprawdę... I serdecznie zaproszę, żeby jednak mój mąż także był na waszych zdjęciach, na pamiątkę z tego wydarzenia. Moje największe wsparcie. Ja też dziękuję za to wszystko.